Niedawno powstały mural przy ulicy Wałowej obok pomnika generała Józefa Bema został oszpecony. Z malowidła wystaje około półmetrowa rura. Komin nie tylko psuje wygląd muralu, istnieje także niebezpieczeństwo, że skraplająca się para wodna będzie spływać po malowidle. Bez wiedzy Rady Osiedla, która była sprawcą tego oto dzieła, plus bez wiedzy Miejskiego Zarządu Budynków, ktoś sobie zrobił po prostu samowolkę budowlaną. Wyglądało to w ten sposób, że już komin był wcześniej. Komin był odpowiednio przygotowany i zabezpieczony po namalowaniu muralu w kolorach maskujących na koszt Rady Osiedla Starówka. Także nie był widoczny, a po praktycznie 2 tygodniach odsłonięcia muralu ktoś sobie zrobił właśnie tego typu samowolkę, czyli wystającą rurę kajnerową z pięknego dzieła sztuki wykonanego przez Anię Kropiowską. Głosiliśmy tę sprawę do Miejskiego Zarządu Budynków, który jest właścicielem i zarządcą nieruchomości i tutaj już niestety resztę rzeczy takich typowo ekspertyzy czy jakieś działania prawne, czy jakieś działania skuteczne w celu likwidacji tego typu rzeczy już będzie należało do gestii Miejskiego Zarządu Budynków. Lokator lokalu, który dokonał tego zniszczenia, powinien zostać wezwany do przywrócenia stanu poprzedniego, naprawienia uszkodzonego muralu. Powinien zostać obciążony kosztami naprawy tego fragmentu muralu co najmniej, a następnie powinien wystąpić w normalnej procedurze prawnej o zgodę na montaż tego typu odprowadzenia spalin. W ogóle dziwne się wydaje, że spaliny są wyprowadzone na zewnątrz przez ścianę budynku, a nie do przewodu kominowego, jak powinno być. W tym momencie na tej rurze będzie się skraplać para wodna, będzie się zatrzymywał deszcz i nie wiadomo, czy zacieki z tego nie zniszczą dalszej części muralu poniżej tej rury. Więc konsekwencje powinny być bardzo poważne dla tej osoby. Dodajmy, że mural powstał z inicjatywy Rady Osiedla Starówka i kosztował 25 tysięcy złotych.